Witam Państwa w kolejnym filmowym programie. Przyznam szczerze, że dzisiaj dyrygencka batuta by mi się przydała. Doktor Sylwia Frachen, dzień dobry. Dzień dobry. Podyrygowalibyśmy, ale podyrygujemy króciutko. Za to Państwo będą mieli okazję zobaczyć coś, o czym mówimy od czasu do czasu w naszych programach. No i kiedy mówimy, tak jak nawet tydzień temu mówiła Pani o roli muzyki w filmie Kenneta Branagha, że muzyka także zawładnęła i kinowym ekranem i że no ten pomysł z przeniesieniem teatru, opery czy baletu okazuje się na filmowej sali jednak także się sprawdza. Co więcej, nawet są to transmisje tych wydarzeń z odległych, chciałoby się powiedzieć, krajów. Jak Pani się ten pomysł w ogóle podoba? Ten pomysł bardzo mi się podoba i muszę przyznać, że korzystam z niego bardzo często, ponieważ jest to ogromna możliwość dla widza obejrzenie, wysłuchanie, właśnie obejrzenie opery, wysłuchanie opery czy obejrzenie baletu w sali kinowej, a mamy tutaj transmisję z niebyle jakiej sali koncertowej, bo z The Royal Opera House. I to miejsce jest mi bardzo bliskie również. I to miejsce jest domem zarówno dla Royal Ballet, jak Royal Opera. Także dla miłośników baletu, dla miłośników opery, ale również to miejsce odgrywa kluczową rolę w życiu kulturowym Londynu i na te widowiska, bo mogę je tak nazwać, przyjeżdżają wielbiciele tego miejsca z całego świata jednak. Drodzy Państwo, bo dziś mówimy oczywiście o jesienno-zimowym, bo on potrwa do przyszłego roku, projekcie Helios na scenie. Będzie opera, będzie balet, może dzisiaj tylko my podamy te najbliższe tytuły, sygnując oczywiście to, co będzie się działo, bo te tytuły są niesamowite. Jak się patrzy w przyszłym roku Madame Butterfly, Carmen, no to rzeczywiście tak. Jest mnóstwo ciekawych rzeczy. Natomiast to też jest ważne, że no, sala taka teatralna czy operowa, no mieści określoną liczbę widzów i nie zawsze da się tak grać jak seans filmowy kilka razy dziennie. Oczywiście. Więc to jest ta, powiedzielibyśmy pewnie, my przenosząc słynne nasze słowa, przejście pod strzechy dla widza, który ma możliwość obejrzenia tych sztuk uznawanych za sztuki wyższe, nie tylko dziesiątą muzę, co jest niezwykle cenne. I wiemy już, że w Polsce ten pomysł się sprawdził, myślę o Heliosie na scenie. Zarówno jeśli chodzi o muzykę rockową chociażby, po właśnie operę i balet. I to jest chyba bardzo, bardzo cenna sprawa. Zgadza się, bo te miejsca rzeczywiście wyprzedają się szybko. Sale kinowe są wypełnione, powiedziałabym, po brzegi. I co jeszcze jest ciekawego w tych transmisjach, to, że widz tej sali kinowej w Heliosie ma wrażenie, że jest w Londynie, dlatego że na ekranie pojawia nam się nie tylko sam spektakl, ale oczywiście mamy również przerwy, antrakty, tak samo jak w operze i wówczas prezenterzy zza kulisów przybliżają nam historię samego widowiska, możemy wysłuchać wywiadów z tancerzami, ze śpiewakami, z choreografami, z ekipą pracującą nad danym spektaklem. Jest to wspaniałe przeżycie. Backstage zawsze budzi wielkie emocje, oczywiście. Prawda? To, czego nie widzimy tak naprawdę. Tak. No i przyzna Pani, że potwierdza to chociażby właśnie ta wczorajsza projekcja początku tego cyklu, o czym mówiłem, czyli Złoto Renu. No też nie byle jaki twórca, który to zrobił, prawda? Bo jednak, co by nie było, trzeba sięgnąć tu aż po pierścień Nibelunga. Tak, zgadza się, zgadza się. Także operę mamy za nami, a tak, ja no bo tutaj sygnowaliśmy to, że ten cykl tak naprawdę rozpocznie się w przyszłym roku, jeśli chodzi o operę, bo wspomniałem, że w marcu będziemy wszyscy czekać na Madame Butterfly. Oj, oczywiście będziemy czekać, ale już wkrótce pojawia nam się balet. Mhm.
na scenie. Właśnie. I wiemy już też, bo mieliśmy Czajkowskiego w różnych wykonaniach właśnie baletowych na scenie, że na balet również widzowie czekają. No i ten repertuar rzeczywiście baletowy zapowiada się iście, można było powiedzieć, rewelacyjnie, jeśli chodzi o tytuły. Tak, ja tutaj już rzeczywiście nie mogę doczekać baletu, który zobaczymy już na ekranie kin Helios 7 listopada, bo będzie to Don Quixote, jak doskonale pamiętamy, powieść Miguela Cervantesa o tym samym tytule, która nam opowiada o przygodach ekscentrycznego szlachcica Don Quixota, który zawsze podróżuje ze swoim wiernym giermkiem, kompanem Sancho Panza. Więc jest to piękny, bardzo energetyczny balet, porywająca muzyka, no i rzeczywiście też wspaniała wizytówka, bo grana na wielu scenach, w tym właśnie już od lat na scenie The Royal Opera House. Tak, i tutaj to, co pani powiedziała, że to jest wydarzenie, bo to jest coś, co trwa ponad 200 minut. Tak. Oczywiście filmy teraz idą w stronę, mam wrażenie, teatru i kina. Mamy już prawie po 4-godzinne przykłady, czy Awatara, czy tych, mówię, ostatnich filmów, czy Johna Wicka i tak dalej. Więc tutaj ponad 200 minut z tymi przerwami, antraktami, które nas czekają, prawda? A to jest początek, tak jak pani powiedziała, tak jak w przypadku opery, też tutaj możemy mówić o zapowiadanym świetnym cyklu dalszych projektów. I to, co mnie cieszy, to balet, który zostanie pokazany 12 grudnia, Dziadek do orzechów. No myślę, że jest to przepiękny prezent dla całej rodziny przed Bożym Narodzeniem. Ja bardzo lubię właśnie wczuć się w tą atmosferę świąt Bożego Narodzenia, oglądając balet Dziadek do orzechów. No i będzie ku temu, drodzy Państwo, za tę okazję. Na przyszłym roku wszyscy chyba będziemy czekać po prostu na Jezioro Łabędzie. Tak. To co, na koniec krótkie pytanie konkursowe, jak zwykle? Szanowni Państwo, pytanie konkursowe brzmi następująco. W jakim mieście mieści się The Royal Opera House? No to myślę, że bez żadnego kłopotu na to pytanie akurat Państwo błyskawicznie odpowiedzą. Czas na seans, czasnaopole.pl i czekamy na Państwa prawidłowe odpowiedzi. Dwie pierwsze honorujemy nagrodami ufundowanymi przez sieć kin Helios. No a my łabędzim krokiem udajemy się na kolejny filmowy seans, zapraszając Państwa jednocześnie na kolejne nasze filmowe spotkanie. Doktor Sylwia Frach była moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo, Pani doktor. Ja również dziękuję. No i mówimy Państwu do zobaczenia.